Ostatnio mówiliśmy, że nie można zasłużyć na swoje zbawienie i żeby ktoś mógł w ogóle trafić do nieba, to Bóg musi go ułaskawić. I żeby zawnioskować o to ułaskawienie, żeby poprosić Boga o to ułaskawienie, to my musimy uwierzyć. I tu pojawia się pewien problem. Mianowicie, Pismo Święte mówi, że diabeł jest wierzący, że diabeł wierzy. Ja podejrzewam, że on nawet może wierzyć bardziej niż ktoś z nas. No bo on był, kiedy Pan Jezus był ukrzyżowany, on widział jego grób, on widział, jak Jezus zmartwychwstaje, więc prawdopodobnie diabeł jest bardziej wierzący niż my. A mimo to diabeł nie jest zbawiony. Czyli wniosek stąd płynie, że nie każda wiara podoba się Bogu. Skoro więc nasze zbawienie jest oparte nie na naszych uczynkach, tylko na naszej wierze, to my musimy dokładnie wiedzieć, jaka ta wiara powinna być. No bo ewidentnie nie każda wiara zbawia. Diabeł ma wiarę, ale nie jest zbawiony. Praktycznie każdy człowiek na świecie ma jakąś tam wiarę, ale nie każdy będzie zbawiony. I musimy dokładnie wiedzieć, jakie cechy powinna mieć zbawcza wiara, wiara, która podoba się Bogu i która doprowadzi człowieka do nieba. I według mnie nie ma lepszego sposobu, jak to, żeby znaleźć w Piśmie Świętym jakiegoś człowieka, o którym mamy stuprocentową pewność, że ma zbawczą wiarę. I według mnie takim człowiekiem jest jeden z łotrów, który został zawieszony na krzyżu obok Pana Jezusa. W Ewangelii według Łukasza w 23 rozdziale czytamy, że Jezus powiedział temu człowiekowi tak: zapewniam cię, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Więc tutaj Pan Jezus publicznie przy świadkach powiedział: zapewniam cię, dzisiaj będziesz ze mną w raju. To znaczy, że nie można mieć żadnych wątpliwości, że ten człowiek został zbawiony, a zatem, że on miał właściwą, prawidłową, podobającą się Bogu wiarę. I teraz, na czym się ta jego wiara opierała? To możemy wyczytać z tych słów, które ten złoczyńca, ten łotr wiszący obok na krzyżu powiedział. Mianowicie, bo wiadomo, że tych łotrów było dwóch. Jeden wisiał po jednej stronie, drugi wisiał po drugiej stronie. I ten pierwszy łotr tam urągał Jezusowi, tam naśmiewał się. I wtedy ten zbawiony mówi takie słowa. Drugi natomiast upominając go powiedział: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę. My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani. Zasłużyliśmy na to, ale on nic złego nie zrobił. I dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. Tyle powiedział łotr. Złożył takie wyznanie swojej wiary i w odpowiedzi na te słowa Jezus mu mówi: zapewniam cię, dzisiaj ze mną będziesz w raju. I teraz ja widzę w słowach, które wypowiedział łotr, trzy elementy właściwej, poprawnej, podobającej się Bogu, a nade wszystko zbawiającej wiary. Po pierwsze, łotr mówi: my przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani, zasłużyliśmy na to. A więc po pierwsze, wiara tego łotra, który został zbawiony, jest przesiąknięta poczuciem winy. On wie, że faktycznie zrobił coś złego i że zasługuje na to, żeby wisieć tam na tym krzyżu. Wiele osób dzisiaj jest wierzących. Wierzy, że Bóg istnieje. Wierzą ci ludzie, że Bóg może im coś dać, ale nie są przekonani o tym, że zasługują na to, aby zawisnąć na krzyżu i umrzeć na tym krzyżu. Nie wierzą, że są Bogu coś winni, że zrobili w życiu coś złego, a więc są pozbawieni tego właśnie,
koniecznego elementu do zbawienia. I diabeł, chociaż jest wierzący, to znaczy wierzy, że Jezus istnieje, że Jezus zmartwychwstał, ale on nie ma poczucia winy. On się nie uniżył przed Bogiem i on nie stwierdził, że faktycznie zasłużyłem na to, aby zawisnąć na krzyżu. Ten Łotr to zrobił. I to jest pierwszy element właściwej wiary. Drugi element właściwej wiary, Łotr mówi, on nic złego nie zrobił, a dalej mówi, gdy wejdziesz do swego królestwa. To znaczy, że Łotr wiedział dokładnie, kim Jezus jest. To on nie myślał, że o, jakiś zwykły człowiek, jakiś ktoś tam przyprowadzili kogoś i go ukrzyżowali. Nie. Bo on powiedział, po pierwsze, on nic złego nie uczynił, czyli miał świadomość tego, że Jezus jest bez grzechu, że wisi tam na tym krzyżu niewinnie, niezasłużenie, nie za swoje grzechy. A po drugie, powiedział, kiedy wejdziesz do swego królestwa, to znaczy wiedział, kim dokładnie Jezus jest, że to jest król, że to jest Pan, że to jest władca, że Jego królestwo jest w niebie, że On wejdzie za chwilę do tego królestwa, że On zmartwychwstanie. A więc jest wiele osób, które wierzą w Jezusa, ale mają na temat Jezusa różne poglądy. Na przykład muzułmanie uważają, że Jezus jest jednym z proroków. I to w dodatku mniejszym niż Mahomet. Mahomet jest większym prorokiem od Jezusa według wiary muzułmanów. Czyli oni wierzą w Jezusa, ale nie wiedzą dokładnie, kim Jezus jest. Nie wiedzą, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem, że jest prawdziwym Bogiem, że jest królem, że jest bez grzechu, że umarł i zmartwychwstał. Czyli nie wiedzą tych wszystkich rzeczy, które są podane w Ewangelii. I to jest drugi element zbawczej wiary. I trzeci element zbawczej wiary to jest taki. Jezu, wspomnij o mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. A więc zawołanie do Jezusa z taką nadzieją, że On może nas uratować. Że w Nim jest ostatnia deska ratunku dla nas. Ten złoczyńca wisząc na tym krzyżu nie pokładał nadziei już w niczym innym. Już nie myślał, że przyjdą jacyś partyzanci i go z tego krzyża zdejmą. Nie myślał o tym, że może tam te gwoździe są nie do końca przybite, więc się sam oderwie. Jedyną nadzieją tego człowieka było to, Jezu, wspomnij o mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. A więc on w tej beznadziei, w tym cierpieniu zawołał do Jezusa, prosząc go o ratunek. I teraz tak, wracając do tej myśli, że nie każda wiara zbawia. Diabeł wierzy w to, kim jest Jezus i co zrobił. Ale czego nie zrobił? Nie ukorzył się przed Bogiem, nie ma poczucia winy. I nie zawołał do Jezusa z prośbą o ratunek. Mamy w Biblii jeszcze jednego człowieka, który wierzył, a nie został zbawiony. To jest Judasz. Judasz wiedział, kim jest Jezus. Wiedział, że Jezus wejdzie do swego królestwa. Po drugie, miał poczucie winy, no bo z tego poczucia winy, z tego żalu, wręcz poszedł i powiesił się. Ale czego Judasz nie zrobił? Judasz nie był przecież bardziej święty od tego, mniej święty czy bardziej święty od tego złoczyńcy. Ale czego on tutaj nie zrobił? Czym on się różni od tego Łotra? Mianowicie Łotr u kresu swego życia zawołał do Jezusa z prośbą o ratunek, a Judasz tego nie zrobił. Judasz poszedł i sam rozwiązał swój problem, mianowicie poszedł i się powiesił. Więc mamy trzy postaci. Diabła, który ma jeden element tej wiary zbawiającej, czyli wie, kim jest Jezus. Judasza, który ma poczucie winy i który wie, kim jest Jezus. I Łotra, który ma poczucie winy, wie, kim jest Jezus i zawołał do Jezusa z prośbą o ratunek. I tylko wtedy, kiedy wiara zawiera w sobie te trzy elementy, czyli jest kompletna, tylko wtedy ona potrafi zbawić człowieka.
człowieka. W każdym innym przypadku, kiedy tej wierze czegoś brakuje, brakuje poczucia winy, brakuje wiedzy o tym, co jest napisane w Ewangelii, czy brakuje tego zawołania do Jezusa, w każdym z tych przypadków ta wiara nie jest skuteczna.